Portal Polacy Niegęsi i swoich autorów mają, a także wydawnictwo Nasza Księgarnia przedstawiają. Aleksandra Janusz, Kroniki Rozdartego Świata, Asystent Czarodziejki. Czyta Wojtek Masiak. Fragment pierwszy. Następnego ranka, po tym jak uratowaliśmy świat od zagłady, rześki blask słońca opromieniał miasteczko. Ptaszki ćwierkały, liście szumiały, a strumyk na wzgórzu ciurkał, jakby nie miał nic innego do roboty. Kłębki puchu stopoli zaśmiecały powietrze, wywołując okresową plagę katarusiennego. Krótko mówiąc, rozkwitała wiosna. Chciałbym móc należycie je docenić. Moja głowa ważyła jednak jakieś tysiąc funtów. Miałem doszczętnie przepalone kanały energetyczne, zupełnie jakbym poprzedniego dnia wypełnił je po brzegi kwasem azotowym, co zresztą niewiele odbiegało od prawdy. Myśl o jedzeniu przyprawiała mnie o odruch wymiotny, a równocześnie dręczyło mnie pragnienie godne smoka. Żałowałem, że nie zginąłem na przełęczy trzech koron razem z czarną meg, w pełni odpowiedzialną za mój obecny, żałosny stan. Gdybym zginął, przynajmniej nie musiałbym wysłuchiwać pretensji mojej narzeczonej. Niewiarygodne! Ona jest całkowicie niepoważna! Mogę się założyć, że jak zwykle tego nie zgłosisz na pustkę przecież to kryminał! Przypatrywałem się Amandin. Z pewną dozą stoicyzmu. Krążyła wokół stołu, nastroszona jak wściekła wiewiórka. Nie znalazłem dobrej odpowiedzi. Nie bardzo mogłem się zdobyć na cokolwiek, oprócz bezmyślnego gapienia się na rude loki i kształtną pupę wybranki mego serca. Niekoniecznie w tej kolejności. Nie miałem nawet ochoty wstać z krzesła. Bolały mnie mięśnie, a poza tym najchętniej przespałbym cały dzień. O ile dałbym radę zasnąć. Zresztą na pewno potrzebowano mnie w pracy. Ciszej, kochanie, proszę ciszej. Powinieneś złożyć oficjalną skargę w związku. Wiesz, że powinieneś. Nie po raz pierwszy Meg poleciła ci przekroczyć twoje kompetencje zawodowe. Przecież wygraliśmy. Sprzeciwiłem się słabo. Gremliny tańczyły mi pod czaszką. Zastanawiałem się, czy nie straciłem na dobre zdolności do przetwarzania magii. Uratowaliśmy połowę marchi granicznej, może nawet cały kontynent. Kazała ci przetworzyć całego cholernego duszosmoka? smoka! Oj, nie całego. Jęknąłem. Może z osiemdziesiąt procent. Wspierały mnie trzy czarodziejki i stabilny rytuał. Lepszego pomysłu i tak nie mieliśmy. Mogłeś chociaż odmówić. Czy wyprały ci mózg do tego stopnia, że w ogóle nie zdawałeś sobie sprawy z ryzyka? Plan Meg był dobry, spójny i racjonalny. Obliczenia się zgadzały. Nie miałem powodu się sprzeciwiać. Czy ty w ogóle nie widzisz? Wybuchła Amandin. Że ona cię traktuje jak swoją własność? Ulubione zwierzątko albo chowańca. Dlaczego nigdy nie kupiła sobie smoka miniaturki czy domowego żywiołaka, jak każdy inny czarodziej na jej miejscu? Bo ty jesteś znacznie bardziej użyteczny. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak cię to upokarza, jak to upokarza nas obydwoje. Nie jesteś czarodziejem. Nikt nie powinien zlecać asystentom zadań podobnego kalibru. Pewnego dnia Meg poprosi cię o coś, co przekroczy twoje możliwości i w końcu cię zabije. Nie dała mi szansy na odpowiedź. Wyszła z pokoju, trzaskając drzwiami. Poczucie winy opornie przebijało się przez magicznego kaca. Cóż. Westchnąłem bezsilnie. Amandin zawsze lubi dramatyzować. Wstałem z krzesła i rozejrzałem się za świeżą koszulą. Byłem już spóźniony do pracy i raczej miałem pewność, że tego dnia nie dam rady dopełnić moich zwykłych obowiązków. Potrzebowałem wolnego dnia, a także solidnego kufla piwa. Przybyliśmy do Ombre kilka dni wcześniej, w odpowiedzi na pilne wezwanie Straży Granicznej, które zresztą nie zaskoczyło nas w najmniejszym stopniu. Góry zwietrzałe były niestabilne od czasów rozdarcia, kiedy to magowie pustki dosłownie rozszarpali świat na kawałki. Nowe rozpadliny pojawiały się w okolicy z pewną regularnością Straż Graniczna znakomicie dawała sobie radę ze zwalczaniem pustkostworów i badaniem miejscowych na obecność piętna. Zawsze jednak istniało ryzyko, że natknął się na coś większego i właśnie tak się stało. Duszosmoki były legendarną bronią magów pustki. Tworzono je, ma się rozumieć, z duszy smoka. Ta technologia, jak zresztą wiele innych, przepadła po rozdarciu. I bardzo dobrze, bo moim zdaniem nikomu nie potrzeba monstrualnych, magicznych konstruktów zbudowanych przy użyciu tysięcy jednostek mocy na wyłącznych usługach czarodziejów. Nawet, jeżeli są nasi. W przeciwieństwie do zwykłych potworów smok nie wylazł z pustki. Pewnego pięknego wiosennego dnia przebudził się z wielowiekowego snu w górach za sprawą rozpadliny, która raczyła się otworzyć niemal pod jego zatkiem. Nietrudno zgadnąć, że nie poprawiło mu to humoru. Dalej sprawa potoczyła się łatwym do przewidzenia torem. Miejscowi wysłali prośbę o pomoc do gildii magów, gildia wyznaczyła czarną meg, Albo jak podejrzewałem, Meg sterroryzowała wierchuszkę gildii, aby to ją wyznaczono do pomocy. Szefowa chętnie podejmowała się najbardziej niebezpiecznych zadań, szczególnie jeżeli wiązały się z wojną rozdarcia oraz magami pustki. Tak czy inaczej, od razu weszła w rolę szalonego naukowca. Jej bagaż podręczny zawierał ze 20 funtów woluminów po saksońsku, bretońsku. Teutońsku, a nawet madziarsku, a mam na myśli tylko te książki, które zamierzała przeczytać w trakcie podróży. Resztę zapakowała do walizki z domem. Znaleźliśmy się w miasteczku późnym popołudniem. Burmistrz Randall Hardy poprowadził nas prosto na pole kempingowe. Chcąc zachować prywatność, wynająłem razem z Amandin pokój w srebrnej gęsi, ale czarna meg posiadała własne lokum a zajmowanie się nim należało do moich obowiązków. Wyjąłem walizkę z dyliżansu, nie ważyła szczególnie dużo, a przynajmniej niewiele więcej niż zwykła aktówka. Pokryta z wierzchu cienkimi listwami machoniu i ze srebrnymi okuciami, już na pierwszy rzut oka wyglądała jak luksusowy, wykonany na zamówienie magiczny przedmiot. Położyłem ją pośrodku placyku. Moja pracodawczyni została na chodniku. Nawet z daleka zwracała na siebie uwagę. Była wysoka i upiornie blada, a nad jej głową unosiła się niedorzecznie wielka masa lśniących loczków barwy antracytu, spiętrzonych kwintyliardem grzebyków i spinek w chybionej próbie ujarzmienia ich w kok. Meg miała spojrzenie ostre jak żyletki i cienkie usta, które chętnie wykrzywiała w sarkastycznym uśmiechu. Tego dnia włożyła suknię w kolorze ciemnej zieleni, zapiętą aż pod szyję i nie niemodną mniej więcej od pół wieku. Szefowej nie obchodziły tak banalne zagadnienie jak moda. Nosiła ubrania, dopóki się nie zdarły. A ponieważ konserwowała je w magiczny sposób, jej garderoba przypominała dobrze utrzymany antykwariat. Na ramieniu Meg siedziała chuda czarna kotka imieniem Śliwka. Nie dało się nie zauważyć jej podobieństwa do pani. Dawaj, Wins, Czyniąc honory domu wydałem dwa kwanty magii. Domku, otwórz się, rozkazałem. I tyle Żadnych niezrozumiałych fraz po bretońsku, żadnej poezji, żadnych zbędnych, imponująco brzmiących komend. Hasło brzmi Domku, otwórz się. Bardzo charakterystyczne jeżeli chodzi o meg. Cofnąłem się kilka kroków. Składany dom zaczął lśnić i cicho brzęczeć. Chociaż widziałem to już z tysiąc razy, wciąż nie potrafiłem oderwać wzroku od tego, co się działo. Waliza puchła, równocześnie zmieniając kształt. Ściany rozwijały się niczym płatki kwiatu. We wszystkich możliwych miejscach pączkowały wieżyczki. Meg lubiła wieżyczki. Dachówki rosły jak rybie łuski, najpierw cienkie i przezroczyste, potem twarde i ciemne, ceglastej barwy. Emanujące bladym światłem szkło spłynęło z framuk okien i uformowało szyby. Wreszcie trawnik rozpostarł się na podobieństwo dywanu, a kształty, które na pierwszy rzut oka przypominały młode, zwinięte liście paproci, przeistoczyły się w niedużą jabłoń i dwie latarnie. Pośrodku trawnika wyskoczyły kamyki tworzące ścieżkę aż po same schodki. Bling! Gotowe. Staliśmy przed niedużym, lecz całkiem luksusowym drewnianym domkiem ozdobionym stanowczo zbyt dużą liczbą wieżyczek. Wyglądał jak coś pomiędzy letnią rezydencją szlachcianki a chatką wiedźmy czyli całkiem tak jak trzeba. Otworzyłem drzwi. Śliwka wbiegła do środka z radosnym miałknięciem. Za nią, nie spiesząc się szczególnie, podążyła meg. Z ciężkim westchnieniem opadłem na kanapę w salonie. Miałem za sobą długi i ciężki dzień, a w perspektywie co najmniej tydzień wytężonej pracy. Nie byłem czarodziejem ani nawet półaktywnym źródłem. Moje ciało męczyło się znacznie szybciej. W dodatku zaczynałem się starzeć. Niewiele brakowało mi do czterdziestki i w związku z tym potrzebowałem codziennych ćwiczeń, żeby dotrzymywać kroku mojej pracodawczyni. Nazywam się Vincent Torp i od dwudziestu czterech lat pełni rolę asystenta Marguerite de Brevi de Branche d'Ombre, szlachcianki, czarodziejki i jednego z najtęższych umysłów w całej gildii magów na Arbonii. Każdego ranka zajmowałem się domem. Oczywiście nie w takim znaczeniu, jakie w pierwszej chwili przychodzi na myśl. Mała willa sprzątała się sama, pod warunkiem, że zapewniono jej dość energii. Zainstalowano w niej także automatyczną pralko suszarkę i zmywarkę, która teleportowała naczynia bezpośrednio do szafki. Wbrew temu, co myślicie, takie wyposażenie należy do rzadkości, nawet w szlacheckich rezydencjach. Ze względu na zużycie mocy jest po prostu zbyt kosztowne na większą skalę, ale dla domku kempingowego nadaje się świetnie. Zacząłem pracę o ósmej. Marguerite jeszcze spała. Podejrzewałem, że siedziała w pracowni do trzeciej czy czwartej nad ranem, jak przez ostatnich kilka dni, i że nie obudzi się przed dziesiątą. Miałem aż zbyt wiele czasu, aby dopełnić codziennych obowiązków, zanim Meg zarzuci mnie papierami i rozpocznie się moja właściwa praca. Jak już wspominałem, jestem asystentem, a nie pokojówką. Najpierw zająłem się kuchnią. W jednej ze ścian za oszklonymi drzwiczkami znajdowała się wnęka, wyposażona w solidny granitowy blat. Wydałem kwant energii, żeby uruchomić runy. Rozjaśniły się przyjemnym błękitnym blaskiem i na blacie pojawiła się nowa dostawa: kilka jabłek, warzywa na zupę, pomidory, bochenek świeżego chleba oraz kura zawinięta w gruby papier. Podczas wyjazdów z własnej inicjatywy zajmuje się również gotowaniem. Gdyby zostawić meg samą sobie, żywiłaby się wyłącznie kanapkami ze smalcem z dodatkiem kiszonych ogórków. Chociaż posługuję się pomniejszą magią, nie jestem aktywnym źródłem. Nie gromadzę dziesiątek czy nawet setek jednostek jak czarna meg i każdy inny czarodziej. Nie potrafię kształtować energii w zaklęcia poza najprostszym, kulą światła, co i tak wymaga ode mnie olbrzymiego wysiłku znam się na codziennych urokach i to tyle jedyną rzeczą jaką robię dobrze jest przetwarzanie mocy mam wysoką pojemność kanałów energetycznych co zwykle się nie zdarza u osób mojego pokroju ale o tym kiedy indziej mój własny zasób mocy jest stosunkowo ograniczony i wynosi jeżeli mam dobry dzień mniej więcej 25 kwantów magii czyli trochę ponad pełną jednostkę jakieś 200 czy trzysta razy mniej niż zasób meg. Krążyłem po domu, wydając kwanty na hydraulikę, boiler i ku wyraźnemu niezadowoleniu śliwki runy antymysie. Naładowałem także kilka mniej oczywistych lokalizacji, na przykład schody i ściany, które bez regularnego zasilania zwinęłyby się z powrotem. Wreszcie skończyłem pracę wewnątrz i przeszedłem do ogrodu. Składane domy mają pewną ciekawą właściwość. Kiedy się zwijają, wegetacja okalających je roślin zamiera. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie wchodzą w hibernację, mimo że kiedyś przez całe trzy miesiące usiłowałem to rozszyfrować. Najwidoczniej firma Art Benar nie bez powodu odnosi sukcesy na rynku. Wiedzą, jak utrzymać w tajemnicy swoją technologię. W każdym razie uprawa warzyw i owoców nie miała większego sensu. Jabłoń, którą dołączano do zestawu, od kilkunastu miesięcy była obsypana miniaturowymi zielonymi jabłuszkami i kompletnie nie się z rocznym cyklem wegetacyjnym. Co innego, jeżeli chodzi o zioła. Pozostawały wiecznie świeże, a przy umiejętnym zastosowaniu uroków wspomagających wzrost, zawsze mieliśmy ich pod dostatkiem. Pochylałem się właśnie nad zieleniną, kiedy na ścieżce pojawił się burmistrz, Randall Hardy. Zmierzał ku mnie szybkim krokiem, zdyszany, czerwony i zaaferowany. Mięsień piwny przelewał mu się nad paskiem. Na mu je spojrzenie posłał mi zmęczony uśmiech, który sprawił, że jego oczy utonęły w zmarszczkach. Tutaj skorzystam z okazji i ostrzegę was przed politykami, którzy wyglądają tak poczciwie, że bez wahania powierzylibyście im opiekę nad własnymi dziećmi. Nie dajcie się na to nabrać. Gdyby mogli, wyhodowaliby sobie sierść i zaczęli mruczeć, a wtedy bylibyśmy zgubieni. Przechylił się przez płot i zerknął na moje dłonie. Szorstkie, spracowane, pokryte drobnymi bliznami, a teraz dodatkowo żółte od soku. Obok na trawie stał koszyk pełen pączków archicelli. Uśmiechnąłem się szeroko i wytarłem ręce w spodnie. Witam, panie torp! zawołał burmistrz. I co tam porabiamy? Zbieramy pączki archicelli, jak widać, odparłem i wskazałem kobiałkę. Randall Hardy pokiwał głową, udając zainteresowanie tematem, więc kontynuowałem. Pożółkły przez noc, co znaczy, że ich aktywny składnik osiągną szczytowe stężenie. Trzeba je zerwać, zanim się otworzą, inaczej staną się bezużyteczne. Ściągnął usta, jakby nad czymś się zastanawiał. Widzę, że zna się pan na robocie. Moja matka była zielarką. Nie pracuje odkąd pamięć zaczęła ją zawodzić. Przykro mi. Wzruszył ramionami. Taka kolej rzeczy. Popatrzył w stronę domu. Kiedy wyruszacie, minęły już cztery dni, ludzie zaczynają się niepokoić. Westchnąłem. Dość często mieliśmy do czynienia z tym problemem. Stereotyp czarodzieja, jaki przeniknął do powszechnej świadomości, pochodzi przede wszystkim z brukowców, palpowych powieści i sztuk. Ludzie zawsze oczekują od magów niemożliwego. Czarodzieje powinni dokonywać błyskotliwych odkryć przy porannej herbacie, Rozwiązywać starożytne zagadki w ułamku sekundy, ratować dziewice, bujać się na żerandolach i wysadzać wszystko w powietrze za pomocą kul ognia. Maniakalny rechot, ma się rozumieć, jest ich atrybutem niepodlegającym dyskusji. Nieważne, ile popularno magicznych broszur znajdzie się w druku. Ludzie i tak nie chcą pamiętać o trudzie, nudzie i znoju, jakie również są udziałem tej profesji. Mamy do czynienia z autentycznym duszosmokiem, przypomniałem. Musimy wiedzieć o nim wszystko, inaczej odgryzie nam głowy na dzień dobry. Meg siedziała wczoraj nad szklaną kulą ze dwanaście godzin, a mnie oczy wypływają od czytania. Prawie skończyliśmy. Lada chwila powinna przybyć Lady Shamomi. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaczynamy jutro z samego rana. Randall unikał mojego wzroku. Proszę posłuchać. Nie chcę podważać waszego profesjonalizmu. Zawahał się, zniżył głos. Panie Torp, proszę mówić szczerze. Czy pańska szefowa wie, co robi? Be bez urazy. Lady de Breville nie wydała mi się bardziej ekscentryczna niż inni czarodzieje, których miałem okazję spotkać, ale nie słyszałem niepokojące pogłoski. Uniosłem brwi. To prawda. Moja pracodawczyni miała określoną reputację. Ma pan na myśli te wszystkie powiastki i piosenki o szalonej czarnej meg? A cóż, czasem słucham ich w kaczmach, ewoluują. Czyli to wszystko bajki. Popatrzyłem mu prosto w oczy. Nie mogłem zaprzeczyć wprost. Niektóre z tych historyjek osnuto na kanwie prawdziwych wydarzeń i każdy, kto umiał czytać. Mógł to sprawdzić. Nabrałem pewności, że Randal przed tą rozmową sięgnął do źródeł i teraz po prostu mnie testuje. Świetnie, po prostu świetnie. Jeszcze tylko nam brakowało nieufności miejscowego burmistrza. I tak, i nie, odparłem. Mechanizm powstawania plotek jest zawsze taki sam, zwłaszcza kiedy biorą się do tego przeciwnicy polityczni. Panie Hardy, Proszę posłuchać. Marguerite jest jednym z najbystrzejszych, najbardziej zrównoważonych i racjonalnych magów, jakich pan kiedykolwiek spotka. Jej pomysły działają. Nawet jeżeli robią na ludziach takie wrażenie, jak jazda kolejką górską bez trzymanki, działają. Naszym obecnym przeciwnikiem jest cholerny, starożytny Duszo-Smok z czasów wojen rozdarcia. Żeby pozbyć się czegoś takiego, nie można myśleć schematycznie. Zapewniam pana, że gildia przysłała najlepszego specjalistę, na jakiego mogła trafić. Nie wyglądał na przekonanego. A cóż miło mi to słyszeć. Zmarszczył brwi, a ja zastanowiłem się, o co tutaj chodzi. Randall Hardy nie zrobił na mnie wrażenia człowieka, który aż do tego stopnia przejmuje się plotkami wreszcie mnie olśniło. Jest coś jeszcze, prawda? skinął głową. A odkryliśmy nową rozpadlinę w lesie na południe od ombra, niedaleko katarakty bretańskiej. Nie wiemy, czy ma coś wspólnego ze smokiem, ale już osiągnęła dwieście stóp długości i nadal rośnie. Zmrużyłem oczy. Rozpadliny zwykle nie pojawiały się tak daleko od granicy. Czyżby pustka znowu zaczęła się rozprzestrzeniać? Po raz pierwszy od pięciu dekad? Możliwe, że to tylko skutek uboczny działań smoka, ale. Pełno tam pustkostworów, na razie głównie Erlingów, chociaż Straż Graniczna zatłukła już jednego trola kontynuował burmistrz. Powiedzieli, że dadzą radę się utrzymać przez kilka dni, ale nie dłużej. Musimy ją zamknąć. Potrzebujemy czarodzieja. Czyli to dlatego zachowywał się tak, jakby ziemia zaczęła mu się palić pod stopami. Z duszosmokiem od wschodu i rozpadliną od południa, ombr było poważnie zagrożone. Gdybyśmy spaprali zadanie, mielibyśmy na sumieniu kolejną masakrę w Loran. W razie braku straży patrolującej granice, pustka zacznie pochłaniać kolejne terytoria. Następne miasto przepadnie w ziemiach utraconych. Istniało ryzyko, że nie skończy się na ombr. Zawsze, gdy magia wymyka się spod kontroli, pustka rośnie w siłę. Ludzie ulegają skażeniu i pojawia się coraz więcej potworów, co z kolei znów zasila pustkę. Im dłużej to trwa, tym trudniej powstrzymać proces. Jeżeli granica ulegnie destabilizacji, trzeba będzie zebrać całą armię czarodziejów, aby zapobiec kolejnemu rozdarciu. Rozumiem. Gdybyście uporali się ze smokiem w dzień lub dwa, jak pan mówi, ile czasu zajęłaby wam rozpadlina? Myślałem nad tym dłuższą chwilę. W przeciwieństwie do smoka, odparłem wreszcie, na takie okazje istnieją już gotowe zaklęcia i procedury. Będziemy jednak wyczerpani. Lady de Breville musi odpoczywać przynajmniej całą dobę, żeby odzyskać moc. Porozmawiam z nią, ale nie zaszkodzi mieć w zanadrzu planu zapasowego. Nawet z pomocą lady Belind usłyszeliśmy perlisty śmiech, któremu towarzyszył stukot wysokich obcasów. Obejrzałem się przez ramię i moim oczom ukazała się kobieca sylwetka, i to nie byle jaka: belind szamomi Miała doskonałą figurę klepsydry. Nosiła dopasowaną błękitną suknię z falbanami, która wedle najnowszych wskazówek mody odsłaniała dekolt, a stanowczo było co odsłaniać. Jej gęste, złote włosy spływały w łagodnych falach aż do talii. Mogłaby pozować dla Playwizarda. Prawdę mówiąc, kiedyś to zrobiła. Krok w krok za nią podążała nieco mniej imponująca postać. Młoda kobieta o przedwcześnie posiwiałych włosach. Dziedzictwo rodu darżą. Była krótko ostrzyżona i ubrana w prostelniane szaty ucznia. Nieszczególnie ładna, o jasnych oczach i zadziornym uśmiechu. Sprawiała dość sympatyczne wrażenie. O wilku mowa, oto nasze wsparcie. Pozwoli pan, że przedstawię naszych gości, rzekłem i się ukłoniłem. Lady Belin Chamomille de Branche de Morod i jej uczennica, Lady Catherine Vert de Branche d'Argent. — O! — zająknął się burmistrz. — ty, szanowna pani! Lady Chamomille, z najwyższym szacunkiem witam panią w ombre. Randall Hardy, poważny mężczyzna po pięćdziesiątce, zarumienił się jak pryszczaty nastolatek. Belind wygląda jak duża blond bogini miłości i bardzo się stara, żeby robić piorunujące wrażenie. Jeżeli ktoś się nabierze, zanim się obejrzy, wpadnie po uszy w jedną z dziesiątek uknutych przez nią intryk. Na szczęście znałem ją dość długo, żeby się nieco uodpornić. Och, ja również się cieszę, że pana widzę. Belind nadstawiła dłoń do pocałunku, po czym zwróciła się do mnie. Więc, słonko, daje słowo, że jesteś przystojniejszy za każdym razem, kiedy się widzimy. Taki już mój prosty urok asystenta zerknąłem na jej stopy. Niewiarygodne, te szpilki są magiczne, prawda? Ależ oczywiście, kochanie, pozwalają utrzymać równowagę w każdym terenie i warunkach pogodowych. Niestety to jedyny egzemplarz i nie są w twoim rozmiarze. Co za szkoda. Przydałyby się jako broń na smoka. Mój drogi, zaskakujesz mnie. Nie wiedziałam, że zgłosiłeś się do samobójczej rycerskiej szarży. Myślałem raczej o samoobronie. Wiesz, w razie gdyby smok pożarł wszystkie bezbronne niewiasty. Lady Chamomille parsknęła śmiechem. Miałem trzymać się za nimi, przetwarzać magię w razie potrzeby, przynosić, podawać i zamiatać. Walka ze smokiem nie należała do moich obowiązków. Nawet Katrin, która jeszcze nie przystąpiła do egzaminów dyplomowych, miała znacznie więcej mocy niż ja. W bezpośrednim starciu przeciwnik po prostu by mnie rozniósł. Proszę, więc Katrin wręczyła mi teczkę, która pękała w szwach od papierów. Mapy i tabele, wszystko przeliczone i gotowe do użycia. Zwróciłem się w stronę burmistrza, który tkwił w miejscu, jak ten kołek, Najwidoczniej wciąż pod wpływem Lady Chamomili. — Dziękuję za wizytę, panie burmistrzu. Proszę wybaczyć, ale obowiązki czekają. Otrząsnął się i skinął głową. — A, oczywiście. Zatem życzę powodzenia łaskawym paniom i panu, panie Torp. Proszę pamiętać o rozpadlinie. — Ma się rozumieć. Zapewniłem i poprowadziłem gości do chatki czarodziejki.